musiałem znaleźć sobie jakąś odskocznię od pewnej dyscypliny sportu, z którą jestem od dziecka związany, czyli z siatkówką. A z racji tego, że to mi się spodobało, akurat krąg moich znajomych, których bardzo szanuję, siedzą w motoryzacji. Dlatego wybrałem sobie tą dziedzinę sportu i jestem z tego bardzo zadowolony. Mega dobrzy zawodnicy, oprócz Pierona. Tego nie było. Nie, żartuję. Andrzej jest mega, mega dobrym zawodnikiem i generalnie uczyć się tylko od niego. Przemka poznałem w sieci. Spotkaliśmy się na jednym rajdzie, dużo nie zrobiliśmy. Na tym się myślę, że naprawdę fajnie dograliśmy. I będziemy cisnąć już. Będziemy cisnąć wszystkie funkcjonowane rajdy razem. Prolog, jak zwykle pojechałem spokojnie, na luzie, zapoznawczo, że tak powiem. Prolog, który wydaje mi się, że też nie był łatwy tutaj dla nas, z racji tego, że pogoda już była taka, że wszyscy byliśmy w kurzu tak na dobrą sprawę. Uważam, że formuła rajdu taka bardzo szybka, że tak powiem. Może nawiązać by należało do rallycrossu jakiegoś. No, długie, szybkie odcinki, szutrowe. Trasa była szybka, takie typowe WRC moim zdaniem, offroadowe, więc było się gdzie wyżyć. Było też wiele wypadków na trasie, kolega Jarek miał wypadek, kolega Bobby miał wypadek, wielu innych przeciwników również miało wypadki i niespodzianki różnego rodzaju. Po czym się skończyła nam skrzynia, bo się wszystko starło, dociskało, więc mieliśmy prędkość maksymalną stówkę, więc jeździliśmy tak naprawdę cały czas do odcięcia, bo nie było innej możliwości. Na pierwszym OS-ie wjechałem w krzaki i troszeczkę pokiereszowałem siebie i mojego układa. No ale myślę, że to jest kolejne jakieś tam fajne doświadczenie, trochę bolesne. Odpuściłem już na piątym OS-ie z racji tego, że jestem po bardzo, można powiedzieć, szybkiej rehabilitacji przez kontuzję, które dostałem na pierwszym rajdzie w Drawsku. Generalnie Radek zajął trzecie miejsce. Bardzo Ci, Radek, gratuluję z tego miejsca, że udało Ci się obronić honor łódzkiego klubu offroadowego. Pudło jest nasze. Myślę, że jeżeli się uda tak jak chcemy, no to będzie super. To będzie naprawdę fajnie, no. Bo wygrać o 0,7 sekundy to chyba jest najfajniejsze w tym wszystkim. Chciałem podkreślić jeszcze, że właśnie moja córka i przyjaciele przyjechali kibicować mi i dzięki temu chyba udało się to podium zdobyć. Więc teraz Baja Poland za miesiąc i mam nadzieję, że tam ja zdobędę pierwsze miejsce i znowu będzie walka do ostatniej kropli krwi, do ostatniego rajdu z Remkiem. Zaorani. Ja chcę do domu. Do domu. Do domu i zimne piwo. Luzak. Kontroluj roadbooka.